Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać znowu o bruzdownicy, a może trochę mniej o bruzdownicy, więcej o tarczach i teście tych tarcz na Ytongu i na pustakach zakładowych tak zwanych u nas. Takie popiołowe pustaki, nie wiem jak to się u was tam nazywa. U nas się nazywa pustaki zakładowe, bo na zakładach chemicznych Oświęcim jeszcze, a wcześniej to w ogóle, no nie wiem jak się nazywały, ale to Niemcy zbudowali te zakłady. Znaczy Niemcy, dobra, nie wnikamy w temat. Za czasów Niemców jeszcze te zakłady powstały i tam była ogromna kotłownia, wielki piec, piec w ogóle wielkości wieżowca, obudowany ścianami, nie? Budynek mega ogromny, piętra tam po 6 metrów chyba miały wysokości, z tego co kojarzę. Raz mi się zdarzyło, bo tam nie było możliwości wejścia, no nie? Jakąś robotę żeśmy tam wykonywali, widziałem ten piec, dlatego coś tam mogę o tym powiedzieć. Teraz te piece są bardziej wydajne, mniej tego paliwa schodzi, mniej urobku, mniej popiołu zostaje po tym spalaniu, ale kiedyś tego popiołu było bardzo dużo i z tego popiołu były robione pustaki właśnie zakładowe. I w okolicy tutaj Oświęcimia i w samym Oświęcimiu jest bardzo dużo budynków wybudowanych właśnie z tych pustaków zakładowych tak zwanych. Praca właśnie na pustakach zakładowych oraz na Ytongu. Ściany zewnętrzne z Ytonga, tam widzicie. Mogę porównać dwa materiały nawet. Tempo bruzdowania jakby bardzo podobne. Może w Ytongu troszkę tak łatwiej to szło, chociaż ciężko powiedzieć. No, mniej urobku z Ytongu było, bo Ytong to jest taka piana jakby. Ten pustak zakładowy jest pełny, on jest lekki, miękki, ale jest pełny i ten pył, ten urobek z tego szarego pustaka jest dużo trudniejszy dla odkurzacza, dla filtrów. W odkurzaczu zalepia filtry po prostu. I zauważyłem, że pod koniec dnia ten mój odkurzacz Haikoki dużo częściej się oczepywał niż początkiem dnia. Jakby no, nic wielkiego, no, taki urobek trudny. Natomiast siła ssania nie spadła, nie? Więc fajnie, też zaobserwowałem, że ta praca bezpyłowa do samego końca dniówki tam, ile tam spędziłem czasu, mogłem pracować cały czas. Bezpyłowo pracowałem bez maski po raz kolejny, nauszniki, ochrona słuchu, ochronniki i okulary obowiązkowo, ponieważ gdzieś tutaj górą z tej bruzdy wypadały takie kamyczki drobne, takie powiedzmy 3-4 mm maksymalnie kawałki pustaka czasami, które nie zostały wciągnięte, takie cięższe, no nie? Nie zostały wciągnięte do odkurzacza. Tak to wyglądało. Odkurzaczy w sumie zapełniłem 4 pełne, więc tego urobku było bardzo dużo. No ja sobie nie wyobrażam w ogóle pracę bez odkurzacza dzisiaj. Nawet jak wykuwam, to gdzieś ten odkurzacz tam działa zawsze przy wykuwaniu. Szczególnie jeżeli pracuję gdzieś w miejscu, gdzie jestem w stanie sobie tam, nawet jak się coś sypie na dół, to ten lekki pył, który się unosi, wciągać do odkurzacza. Nie zawsze to jest czyściej trochę. A jak nie, to się robi tak, że robimy podciśnienie w pomieszczeniu, żeby nie wychodziło na resztę na przykład budynku, jeżeli remontuje. I odkurzacz jest na zewnątrz, a tylko rura jest wrzucona do pomieszczenia i jest podciśnienie, nie? Żeby mi pył nie wylatywał na mieszkanie, na przykład mieszkanie czy tam dom klienta. Takie patenty. Dobra, praca była na obydwóch tarczach. Tarcza węższa na pierwszych bruzdach, które tam wykonywałem, ale głębokość 4 cm, pełna głębokość. Tarcza szersza, 3 cm. Ta jest dwójka, ta jest trójka, również na 4 cm głębokości i do końca roboty już tą tarczą sobie nacinałem. Muszę powiedzieć, że praca jest niesamowicie sprawna na tych tarczach i jakbym miał dzisiaj zaproponować jakieś rozwiązanie do tego typu materiałów, do nacinania, to ja bym osobiście zaproponował te tarcze, ponieważ raz, że pracujemy zupełnie bezpyłowo, a dwa, że pracujemy bardzo szybko, bardzo szybko. Więc jeżeli pracujecie jeszcze na bruzdownicy z podwójną tarczą, czy tam większą ilością tarczy, można się zastanowić nad tym, ponieważ to przyspiesza pracę moim zdaniem znacznie. Producent twierdzi, że raz szybciej sobie wybruzdujemy niż jakbyśmy nacinali i wykuwali. Ja to potwierdzę po moim
teście. Dobra, nie będę Wam tutaj, wiecie, zanudzał Was o kolejny raz o tym samym, czyli o bruzdownicy i tak dalej. Jest o niej film, można sobie przejść, posłuchać, jest odpakowanie nowej bruzdownicy, więc jak macie mało, to sobie możecie tam przejść. Wrzucam Wam na końcu jeszcze sporo ujęć z tego bruzdowania, żebyście tam zobaczyli jak najwięcej, jak to przy pracy wyglądało. Dużo można wywnioskować, oglądając właśnie pracę. Ja tak najczęściej wybieram narzędzia, że chcę zobaczyć, jak one pracują, a nie tylko posłuchać, jak ktoś sobie opowiada. Więc zapraszam do tego i do pozostałych moich filmów. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!